Kim jest ten dziwny dziadek nadający z oszołomionym spojrzeniem z Polski? Pan wiedział o tej wyprawie prezydenta Bidena? Tak, wiedziałem, że pan prezydent Joe Biden pojedzie na Ukrainę, ale mówiąc szczerze, nie spodziewałem się, że pojedzie do Kijowa. Prezydent pojechał pociągiem, żeby była jasność. Pojechał takim samym pociągiem, jak myśmy jeździli do Kijowa. To nie jest żaden pociąg pancerny, to jest zwykły pociąg. To jest pociąg, który jedzie 500 km przez Ukrainę, która jest w stanie wojny. Powiem tak, jestem pod wrażeniem odwagi prezydenta z jednej strony, determinacji prezydenta. Myślę, że stoczył ciężką walkę z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo. Nie mam wątpliwości żadnych, że Ameryka zaangażowała olbrzymie siły i środki w to, żeby przeprowadzić tę operację. Myśmy zresztą też naszymi działaniami to wspierali. Natomiast jest to wielki pokaz siły ze strony Ameryki. Prezydent Biden, dziękując Polakom za wsparcie udzielone rok temu Ukraińcom, wspominał o tym w swoim spotkaniu sprzed lat w Watykanie z wówczas papieżem Janem Pawłem II. Powiedział: senatorze, pamiętaj, rozmawiałem dziś z tobą jako Polak, dumny Polak, nie jako papież. Zdałem sobie wtedy sprawę z siły, jaką ma Polska za granicą. Po tym mnie przekonał, że jest tak oddanym i tak silnym, że nieprawdopodobnym. Zadziwił mnie i chyba cały świat. Wizyta jest niebywale istotna, zwłaszcza po tym, jak prezydent Biden był w Kijowie, wykazując się olbrzymią odwagą, dlatego że... Pan też ją dostrzega? Tak, absolutnie. Bezprecedensowa odwaga i symbol.